Witajcie. Tym razem pora na dalszą część przygód mutantów. W drodze do Extinction Agenda wkraczamy na przybycie Cable'a. Przekształcenie stopniowe New Mutants w X-Force. A to zbiera się na początku w albumie X-Force, Cable and the New Mutants. Simon Holyfield. W ramach Marvel Premier Classic udało mi się zdobyć ten album. Bardzo fajne wydanie. Powiem cię tam pomału. Zacznę odciskać swoje piętno na postaciach Mutants. Tak samo jak Rob Liefeld. Bardzo fajne ilustracje, bez wątpienia. Nie są jakoś bardzo przerysowane postaci. Rusty i Skids. Nitro. Nitro ten, który zainicjował całe Civil War przed paroma laty na współczesne czasy. Freedom Force. Mutanci na usługach rządu. Jest też Zero, co oznacza, że jego pan jest niedaleko. Strife. Jest i Cable. Mutant Liberation Front. Te czasy to bardzo fajne okresy, jeśli chodzi o mutantów. Pełen tajemnic. Niespodziewanego, można powiedzieć. A wszystko przez nadejście Cape'a. Naprawdę ilustracje w tych czasach były jedną z fajniejszych rzeczy. Można było sięgnąć. Cape'a trochę dziwny w tej zbroi. To pieśni egzekutora szczęście ulegnie modyfikacji. Mamy też załączony manual z Atlantida, tak. Jednak clue tego albumu jest to jest pomału i stopniowe wdrażanie Cable'a. Przejmowanie dowodzenia nad New Mutants, New Mutants w przyszłości. Ostatniej nadziei. Przed przyszłością, którą tak stara się powstrzymać Cable. Mamy też gościnny występ Arcangela. Mały Nathaniel. Bum bum. Blob. Jest tutaj postaci, ale jest prowadzona w fajny sposób. Każda ma swoją rolę.
łącznie z psychopatycznym mordercą Sabretutem. Tak, nie wiem, zobaczcie, fajny układ tutaj. To jeszcze nie to. Tunel Morlocków zawsze powoduje ciarki, nie tylko chyba u mnie. Piękny strój bum-bum. Kalima. Też jedna z moich ulubionych drugoplanowych postaci. Skopać tyłek Sabretutowi to jest niesamowite, można powiedzieć. No, Sabretut Blasta, then came Cable. Sobie pomyślę, że Sabretut mierząc się z Kalibanem poniesie porażkę. Choć motywy Kalibana i jego, co za nim kierował, nie było takim mięczakiem, jak czasami jest ta postać przedstawiana. Przerwa na odwiedziny kosmitów i rozrywkowy numer. Ale w każdej serii jest potrzebny taki. No i oczywiście nie mogło zabrakać starcia Wolverine'a z Cable'em. Czy to wszystko jest sprawite mgłą konfliktu Cable Strife? Po co przybywa jeden, drugi? Po co mu ten Liberation Front? Co wie o chociażby Cannonballu? Piękna rozkładówka. I jeszcze lepsza okładka. Postaci z Mutant Liberation Front zawsze mnie fascynowały. Zwłaszcza jak już doszło do pieśni egzekutora. Tutaj przynajmniej wiem już, skąd się wzięli. Co nimi trochę kierowało, chociaż nie za bardzo to jest rozwinięte też. Wiem, że jest dostępny omnibus zbierający początki X-Force. Jednak zbierawszy od początku w takiej formie, udało mi się zebrać dość fajną historię. Bez wątpienia debiut Cable'a, jego rola i konflikt z Strife'em, tu jeszcze jest tajemnicza postać. Też rysunki nie są jakoś bardzo, powiedzmy to, napakowane cieleśnie, przerysowane na siłaczy pudzianów naszych czasów. Zdarzają się wpadki oczywiście, ale w gruncie rzeczy sprowadza się to do misji Cable'a. Tu jest jej zalążek, początek. Zrobi wszystko, by powstrzymać Strife'a. Bez wątpienia warto zacząć czytać
w początkach X-Force, albo w formie omnibusa, albo spróbować nabyć ten właśnie album. Polecam.